Witam i zapraszam na kolejny odcinek Strange in World 2. Dzisiaj mam nadzieję przejechać się javelinem na tej cudownej trasie High Speed South Eastern. Przejmij kontrolę nad 395. No. Chyba będzie. Chyba. Chyba on. Serio? Od razu skrypt nie zadziałał. Dobrze, że przynajmniej prowadzi, żeby kluczyk użyć. Po cholerę to wciskać. Okej. Czyli tu przekręcamy, tutaj to, potem wciskamy to, potem to, potem jeszcze raz to. Zmieniamy na do przodu. Oh my god, tu wszystko zapamiętać. W poprzednim odcinku w innym składzie nie mogłem znaleźć, gdzie się światełko włącza. Tutaj chyba nie powinienem mieć problemów. Serio? Coś się zwaliło. Ja pieprzę. Taka ta gra jest niedopracowana. Jednak. Grunt, że jedziemy. Światełko znalazłem. Światełko do czytania, spoko. Niech będzie tak. Nie da się tego wyregulować. Strasznie słabo to świeci. Też wolę po ciemku jechać. Ciasno tu mają.
też fajna trasa, widzę. Kupa szczegółów, tuneli, fajne. I ciemno. Normalnie się czuję, jakbym do wnętrza ziemi zjeżdżał. Kurde, z tym jakby się traszem, tutaj jest bardzo podobny do też we. Nawet bym się nie zdziwił, jakby to było prawie to samo. No i tu przynajmniej trochę tunelu widać, bo jest oświetlony. Tam parę tras wstecz jechałem takim składem, że jak się wjeżdżało w tunel, to było ciemno jak w dupie. Niby nowy silnik, niby ten, ale stara trasa i jakoś chyba nie było wyliczenia, gdzie ma światło padać. Ale widzę, że kokpit, tak jak te żywe, jest, traci rozdzielczość. Tu jest ok. A tutaj tekstury jak, nie wiem, z 2010. To czuję się, jakbym metro prowadził, a nie pociąg. Ale świetnie to wygląda, te całe rozjazdy, kuźwa, wyczes. Lubię takie trasy urozmaicone. Znaczy one tak w realu powinny wyglądać, ale tak czy siak. Fajnie, że wybrali akurat taką. Raz górki, raz pod górkę. Ciekawe, czy uda mi się dobić do tych 230. W sumie miałem jeszcze jeden bieg do wrzucenia. 229 i... No. Kiedy będzie 230? Dobra, mamy 230.
bardzo ciekawa trasa graficznie w tunelu. Początek był fajny. Ale co zrobić? Może wyjedziemy w końcu. Elegancko. Ciekawe, czy coś nad tymi murkami jest. Niby. Się dźwięk pięknie zaciął. Chyba zaraz będzie trzeba wyhamowywać. Coś tak czuję. Może tak od 5 mil zacznę. Albo i od 6. Jak to mówią, trzeba powoli hamować, żeby pasażerowie nie wyhamowali z kolei na ścianie. Jaki fajny most. Dobra. 100 wystarczy. Chociaż przypuszczam, że przez to opóźnienie załapię. Bo za wcześnie wyhamowuję, ale przynajmniej jest okazja podziwiać kontenery i wnętrze tunelu pewnie. Swoją drogą niezły spadek, 2,5%. Ze 100 już 130 się rozpędziłem.
fajny dźwięk z tego składu jest. Jestem skłonny uwierzyć, że tak w realu brzmi. Oczywiście w momencie, gdy się nie przecina ten dźwięk. Się budynek nie dolgał. Kurwa, przejechałem. Znów te zmiany trybu mocy jak w TRW. To może sobie przynajmniej obczaję. Tak się napięcie zmienia. Tu jeszcze jest jakaś trasa przed nami? O kurwa. My w połowie drogi dopiero. A jak stacja wygląda? No spoko. Tutaj pasażerowie trochę w barierkę wchodzą, no ale cóż. Tak to jest, jak się przejechało. To ruszaj z czwóreczki może. I tak więcej nie mogę jak 4. Ekspert kolejnictwa. Ale podoba mi się ten javelin. Spoko jest. Szkoda, że nie można pendolino poprowadzić. I zaraz kolejna stacja. Ograniczenie do 30.
i znowu przejechałem. No ale cóż. Podziwiajmy stację Gravesend. Może wyjdę. Chyba sporo przed czasem przyjechałem. Coś tu jeszcze macie ciekawego dla mnie? Nie ma to jak sobie pobiegać. Serio. Znowu włączyłem hamulec awaryjny. I za 10 minut mam dojechać do Strudy. Się zobaczy. To będzie ostatnia stacja, z tego co widzę. No to spoko. O, nawet nie wiedziałem, że tu woda po lewej. I krówki się pasą. Ładnie. Tu się czuję, jakby był ten. Od tyłu puszczony. No
nocy dotył. Chyba owce były. Zajezdnia chyba. Dawno tunelu nie było. Kurde, bym nie zauważył. Jeszcze na koniec. Przekroczyłem prędkość o 1 kilometr, czy tam 1 milę. O, właśnie, zmieniły się mile, kilometry na mile. Pewnie stąd było to przełączanie prądu, napięcia.
Może się doszłapać? Czy tak nie bardzo? A jak ta stacja cudownie wygląda? O. Okej. Widzę, że mogę tabliczkę umieścić, to czemu nie? Kolejna. Gazety. Rozkładu jazdy nie ma? Przepraszam. Mam nadzieję, że złoto wpadnie. Prawie idealny przejazd. Neutralna. Dra. Maksymalny hamulec. Kluczyk. I dziękujemy. Mogę opuścić pojazd. Dzień dobry Państwu. Thank you. O, jaki fajny składzik tam pojechał. No i spoko. Mamy złoto, mamy levelek. 95. Kuźwa, niedługo stóweczka będzie. Ale czas już kończyć. Kurde, 35 minut jak nigdy. Zawsze te trasy po godzinę albo dłużej. No ale nic to. Dzięki za obejrzenie. Zapraszam na jakiś kolejny odcinek wkrótce. Hej.